Hej wszystkim, z tej strony Natalia Trojan i witajcie w nowym filmie. W końcu ulubieńcy. Stwierdziłam, że będę robiła ulubieńców co dwa miesiące, bo nie zbiera mi się aż tak strasznie dużo rzeczy, więc witam Was właśnie w ulubieńcach marca i kwietnia. Ogólnie głównie mam dzisiaj makijaż. Z pielęgnacji mam tylko jeden produkt z tego co widzę, więc zaczniemy od pielęgnacji. I produkt do pielęgnacji, o którym mowa, to jest krem z Clinique All About Eyes Rich, czyli krem pod oczy. I to, co jest w tym kremie świetnego, no to to oczywiście, że mega nawilża okolice pod oczami. Jak wiecie, ja używam głównie mocno kryjących korektorów, więc potrzebuję dobrej pielęgnacji właśnie tej okolicy pod oczami, żeby nie przesuszała się, żeby ładnie wyglądała. Tym bardziej, że robię zdjęcia oczu z bliska, właśnie przy dużym zbliżeniu, więc ważne, żeby ta okolica pod oczami wyglądała dobrze. Ten krem kosztuje coś chyba około 150 zł, ale jest naprawdę bardzo wydajny, jest masełkowaty. Ja go używam i pod makijaż, i na noc, i naprawdę sprawdza się rewelacyjnie. I kolejna rzecz to taka na pograniczu i pielęgnacji kolorówki, czyli Face and Lip Primer Unicorn Tears od Vibo, czyli takie serum pod makijaż, ale też, które można stosować na noc, jako uzupełnienie pielęgnacji. Ja go używam w sumie tylko pod makijaż i w tym celu sprawdza mi się rewelacyjnie, podkład na nim wygląda przepięknie, naprawdę on daje, to serum daje taki glow, który nie znika po nałożeniu podkładu. Naprawdę jest mega, mega godne uwagi, bardziej nawet nawilża niż ten primer z Too Faced, który był moim ulubieńcem już od lat, czyli ten Hangover Primer. Naprawdę ten produkt to jest mega cudo i jestem aż zdziwiona, że właśnie taka tania marka wypuściła produkt, który naprawdę na twarzy no, daje taki efekt, jakby był primerem, nie wiem, za 300 zł. Więc no naprawdę tani produkt, a sprawdza się jak jakieś mega drogie serum. Jeśli chodzi o podkład, to w tym i w zeszłym miesiącu cały czas używałam NARS Sheer Glow w kolorze Fiji. I powiem Wam szczerze, że ja chyba ten podkład lubię bardziej niż ten nowy, który wyszedł z NARSa, ten Radiant, coś tam. Na pewno wszyscy wiedzą, o który chodzi, bo jest teraz mega popularny. On ma troszkę mniejsze krycie, ale ja też nie potrzebuję takiego mocnego krycia, jak ma tamten Radiant. I mam wrażenie, że ten po prostu jakoś ładniej wygląda u mnie na skórze. No jakoś tak jest troszkę bardziej taki właśnie rozświetlający i to jakoś mi się ostatnio bardziej podoba, więc no musicie sobie, jeżeli jesteście zainteresowane tymi podkładami, to musicie sobie wziąć próbkę i jednego i drugiego, bo ten ma też mocne krycie, ale jest taki właśnie bardziej rozświetlający, co mi się mega teraz podoba. Nawet ten podkład w sumie ja go już bardzo lubię jakoś od 2 lat, ale właśnie używam go raczej więcej jak jest taki okres właśnie letni, wiosenny, bo właśnie wtedy mi się sprawdza najlepiej i naprawdę jest to taki, wśród mojej trójki podkładów, no to na pewno by się tam znalazł, bo jest naprawdę świetny. Jeśli chodzi o korektor, to naprawdę polubiłam się z tym korektorem z Lovely, ja mam kolorek 03. Wiem, że jest ten 01 i 02, ale one się tylko różnią chyba tonem, bo ogólnie one są wszystkie jasne bardzo, więc mam nadzieję, że Lovely zrobi jeszcze troszkę ciemniejsze kolory, bo też by się na pewno przydały niektórym. Naprawdę jest bardzo fajny ten korektor, jak za taką cenę, no to nawet warto kupić i wypróbować. Ma bardzo ładne krycie, bardzo ładnie wygląda pod oczami, no naprawdę jestem zdziwiona też, że taki korektor drogeryjny w tak niskiej cenie wyszedł tak dobry. I też wiecie, że testowałam ten korektor z Makeup Revolution, który mi się totalnie nie sprawdził, jest suchy. Próbowałam go używać jeszcze później parę razy i totalnie nie jest to to, czego ja szukam. A ten jest naprawdę bardzo fajny, bardzo dobrze się sprawdza, więc polecam Wam się nim zainteresować, jeśli jeszcze go w ogóle nie macie, bo myślę, że jest takim hitem, że wszyscy go chyba już wykupili. Także naprawdę no jest mega. Jak za taką cenę, no to nie można się do niczego przyczepić. Puder z Maybelline, czyli ten Fit Me Matte and Poreless w kolorze 220. Też bardzo mi się dobrze sprawdza, bardzo fajnie matuje strefę T, nos, utrzymuje ładnie mat, ma ładny kolor, no naprawdę bardzo fajny puder prasowany. Odkąd go mam, to przestałam używać tego z Benefitu, którego wcześniej ciągle używałam. Także naprawdę, jeśli chodzi o pudry prasowane, myślę, że też jak opalę się trochę w lecie, to nie będę nawet używała podkładu, tylko właśnie będę nakładała ten puder mokrą gąbką, bo on ma tak naprawdę też trochę krycia w sobie, więc naprawdę no jest mega, jestem bardzo zadowolona z tego pudru. Tak samo lubię podkład bardzo z tej serii, więc ta seria Fit Me zdecydowanie na plus. I świetnie sprawdziła mi się też pomada z Vibo, czyli Eyebrow Pomade w kolorze 4 Blond. I naprawdę uważam, że ta pomada jest porównywalna do Anastazji. Nie jest aż tak kremowa jak Anastazja, bo wydaje mi się, że ta formuła Anastazji jest nie do podrobienia, ale naprawdę spokojnie na drugim miejscu uważam, że no jest jeszcze za taką cenę, no to
Tym bardziej, jak się na przykład uczycie robić brwi pomadą, no to zdecydowanie zainwestujcie w Vibo. Mogliby trochę rozszerzyć tą paletę kolorystyczną, bo powiem Wam, że niby to jest kolor blond, ale myślę, że mogliby jeszcze zrobić trochę jaśniejszy, chłodny kolor, bo ona wcale taka bardzo jasna nie jest. Także myślę, że jeszcze parę kolorków i naprawdę no, nie będzie miała konkurencji w tym przedziale cenowym, no naprawdę jest świetna. I tuż do rzęs, do którego w sumie wróciłam po latach, mam go właśnie na rzęsach. Dostałam go ostatnio w paczce PR z L'Oreala i naprawdę ucieszyłam się aż na widok tego tuszu. On naprawdę bardzo ładnie rozdziela rzęsy, pogrubia je, ale w ogóle ich nie skleja, do tego ma przyjemny zapach, naprawdę szczoteczka jest świetna. Taka właśnie silikonowa, fajne ma ząbki, takie szpiczaste, które właśnie pięknie rozdzielają nam rzęsy. Naprawdę jeśli chodzi o maskary drogeryjne, to ta i ta z Maybelline Lash Sensational, której też często używam, no to naprawdę te dwie maskary, jak dla mnie, jeśli chodzi o drogeryjne, to są no, świetne. I ta naprawdę jest super i one też naprawdę na długo starczają, nie zużywają się tak szybko, więc nie wysychają po prostu, więc naprawdę same plusy. I bronzer z Lovely, czyli Toffee Chocolate Deep Matte Face Bronzer, ten piękny bronzer z Lovely, którego używam cały czas od filmiku. Właśnie w ogóle stwierdziłam, że pokażę Wam te rzeczy, które mi się sprawdziły z Rossmana, bo na pewno wiele z Was jest właśnie ciekawych, co mi się sprawdziło. Także no, zdecydowanie tego bronzera używam cały czas, jest naprawdę rewelacyjny. No wygląda po prostu jak bronzer za dużo wyższą kwotę niż jest, no w ogóle nie wygląda jak bronzer taki niskopółkowy. Naprawdę mega, mega świetny bronzer, zdecydowanie Wam polecam, bo bardzo przypomina mi właśnie moje ulubione bronzery z Too Faced, no zresztą to też jest chyba taka trochę inspiracja, więc no koniecznie się nim zainteresujcie. I róż z Vibo Ecstasy Blusher w kolorze 1, czyli taki piękny róż, on jest taki koralowy, ze złotą poświatą, czyli no do takiej bardziej opalonej czy żółtej karnacji, no to będzie przepiękny. Może nie będzie wyglądał dobrze, jeżeli jesteście takie bardzo blade, bo może wyglądać tak trochę nie za fajnie w taki koralowy odcień z tym złotem. Ale no naprawdę, jeżeli macie taką karnację jak ja, czy właśnie taką żółtą, no to będzie przepiękny. No i to jest właśnie taka podróba różu z Narsa, tego Orgazm. No a naprawdę wydaje mi się, że nie ma sensu tam tego kupować, bo to wygląda na twarzy identycznie, jak nieładniej. I jeśli chodzi o rozświetlacze, to mam aż 3. I zaczniemy od palety Huda Beauty, czyli 3D Highlighter Palette. I to jest ta edycja Pink Sands Edition. I ona wygląda tak. I ten kolor, którego szczególnie najczęściej używałam, to był właśnie ten Ibiza, czyli różowy. I naprawdę są przepiękne te rozświetlacze. Ja Wam tak pokażę swatche, one są mega intensywne. Naprawdę wyglądają na skórze cudownie, one są takie masełkowate, dają taki bardziej mokry efekt na skórze, co mi się strasznie podoba. Naprawdę jest to bardzo uniwersalna paleta do jasnej karnacji, do średniej, do ciemnej. Naprawdę można nałożyć ją na każdy kolor skóry i będzie wyglądała cudownie. Także naprawdę no, myślę, że mega warto się nią zainteresować, bo ja nie znam rozświetlacza żadnego innego, który by miał taką formułę jak te rozświetlacze Hudy. One są po prostu takie mokre, kremowe, a przy tym w ogóle nie robią plam, nie są takie, wiecie, ja nie lubię bardzo rozświetlaczy płynnych wszystkich, bo one wszystkie mi robią plamy, a on jest właśnie, ma taką trochę mokrą tą strukturę, ale przy tym no wygląda cudownie na buzi, nie robi żadnych plam, no naprawdę rewelacja. I kolejny Glow Kit, czyli Glow Kit z Anastasii, Glow Kit Sugar, no i też jest po prostu cudny, no nie, nawet nie mam co tu mówić, myślę, że on sam mówi za siebie. U mnie na Instagramie macie zdjęcie dokładne swatchy tego Glow Kitu. Jest naprawdę rewelacyjny, myślę, że jak na przykład pracujecie z klientkami, no to to jest totalny must have, macie tutaj wszystkie kolory, których możecie użyć. Jest naprawdę świetny, jakość jest cudowna. One są tutaj, te rozświetlacze są bardziej suche niż te z Hudy, ale dają naprawdę mega mocny efekt i mają mega takie fajne, niespotykane kolory. Ten jest taki z żółto-złoty, ten daje piękny taki złoty efekt, bardzo mocny jest ten tutaj na dole, czyli Butterscotch. A te dwa tutaj są bardziej takie wpadające w róż, ale też nie są takie, to nie jest taki oczywisty różowy kolor, taki trochę różowo-złoty. Także naprawdę one dają przepiękny efekt na skórze, no ja jestem totalnie zakochana, naprawdę to jest cudo. I ostatni rozświetlacz, który mam też dzisiaj na twarzy, czyli Fenty Beauty Duo Highlighter Kila Watt. I tutaj są kolory Mean Money i Hustla Baby. I ten Mean Money jest bardzo, bardzo delikatny, taki efekt codzienny, ale nie dla mnie, bo ja nawet na co dzień lubię mocny highlight. Ale właśnie na twarzy mam ten Hustla Baby, który jak widzicie, on jest też taki
trochę rose gold na buzi, no też ma tak nieoczywisty kolor, jest po prostu przepiękny. Cudownie się błyszczy, opakowanie w ogóle tego rozświetlacza jest mega, ono jest takie perłowe i do światła mieni się na niebiesko, co jest no mega, w ogóle wygląda rewelacyjnie. Jestem zachwycona tymi rzeczami z Fenty Beauty, ale myślę, że nie tylko ja, bo naprawdę są bardzo, bardzo ciekawe i naprawdę ten rozświetlacz jest mega godny polecenia i w sumie bardziej bym Wam polecała kupić sobie to takie duo, gdzie macie ten mały rozświetlacz, właśnie ten Hustla Baby i do tego miniaturowy błyszczyk ten, nie pamiętam jak on się nazywa, bomb coś tam gloss, bo ten błyszczyk też jest bardzo fajny, ja go niestety nie mam, ale używałam go od mojej siostry i naprawdę no ten rozświetlacz i błyszczyk no jest, no super są te produkty, one są takie, że naprawdę dla każdego one się sprawdzą, są mega uniwersalne, także mega Wam polecam. Teraz dwie ostatnie rzeczy i są te rzeczy do włosów. Na razie nie będę robiła filmiku, jeśli chodzi o włosy i o pielęgnację, bo zamówiłam znowu nowe produkty do włosów, zresztą teraz też za 2 tygodnie idę znowu rozjaśniać włosy, więc też mi się ta pielęgnacja znowu trochę zmieni. Więc będę Wam po prostu dawała znać, co rzeczywiście już mam takie sprawdzone na 1000%, co Wam mogę z czystym sumieniem polecić. I teraz też na razie nie robię sobie różowych włosów, ponieważ no, będę rozjaśniała za niedługo, więc już tutaj nie chcę jakby nakładać sobie tego różowego pigmentu, żeby te włosy blond jakoś nie zmieniły koloru. Ale właśnie sprawcą tych różowych włosów była płukanka z Cameleo, różowa, i ja ją właśnie kupiłam w Rossmanie. I to jak ja ją stosowałam, to najpierw sobie robiłam, po prostu myłam włosy fioletowym szamponem i dawałam trochę tej fioletowej płukanki, ale ja mieszałam ją właśnie z tym szamponem, żeby te włosy jak najbardziej ochłodzić. I później tą płukankę nakładałam z maską, po prostu mieszałam ją sobie w miseczce z maską, dawałam tej płukanki naprawdę na oko, że ta maska miała taki neonowo-różowy kolor, ale była różowa, nie że taka była bardzo jakaś ciemna, tylko dalej miała różowy kolor. Nakładałam sobie tą maskę na głowę i po prostu patrzyłam, jak włosy mi łapią, no łapie ten kolor. Później myłam włosy i tak naprawdę, jeżeli te włosy wychodziły za ciemne, no to myłam je dalej, żeby ten kolor zszedł, bo naprawdę no te włosy tą płukanką są na maks 2 razy, w sensie rozrobicie je i one się po 2 razach, już po 2 myciach się zmywają, więc to jest bardzo nietrwały efekt, który trzeba cały czas powtarzać i też mi się trochę nie chce tego, tak wiecie, codziennie robić, codziennie dodawać to do maski i trzymać to na głowie tam, bo to tak trzymałam też jakieś 5-10 minut max. Także z tym też jest trochę roboty. To jest właśnie fajne takie raz na jakiś czas, no a jeżeli bym się chciała zdecydować na różowe włosy, bym musiała je zafarbować na stałe. A na razie nie wiem, czym chciałam mieć na stałe różowe włosy, ponieważ chcę je jeszcze rozjaśnić, więc jeżeli właśnie chcecie sobie tak zabawić się z włosami i zrobić sobie jakiś szalony kolor, to mega Wam polecam tą płukankę właśnie z maską sobie nałożyć, wtedy Wam nie wysuszy włosów i naprawdę daje mega ładny efekt. Tylko właśnie tak jak mówię, lepiej dać tej płukanki mniej niż przesadzić, no bo no wtedy Wam wyjdą po prostu takie bardziej różowo-czerwone włosy, a no to też nie o to chyba chodzi, tylko właśnie, żeby była taka fajna poświat. I kolejna rzecz to jest olejek z Aussie, Tree Miracle Oil Reconstruction, czyli olejek, który rekonstruuje nam włosy. I tutaj jest napisane właśnie, że to jest lekki olejek do włosów zniszczonych. Ja go sobie zawsze nakładam już po stylizacji włosów, jak wysuszę i wyprostuję sobie końcówki, to właśnie wcieram go w końce, ogólnie tak w całe włosy, żeby one były takie ładne, nabłyszczone. I to, co mi się właśnie w tym olejku podoba, to to, że właśnie on pięknie wygładza włosy, nabłyszcza je i do tego pięknie pachnie. Do tego jest bardzo wydajny. Ja tak na swoje włosy to biorę sobie 2 pompki i naprawdę, a ja mam no gęste włosy, może nie są długie, ale są gęste, także fajnie mi starczają właśnie 2 pompeczki na całe włosy, żeby już tak naprawdę mocno je nawilżyć i naprawdę jest super, no przepięknie. Naprawdę przepięknie pachnie. Jest jeszcze taki drugi olejek też z Aussie, tylko on jest chyba trochę słabszy, bo ten jest taki mocny, mocno nawilżający, więc możecie sobie sprawdzić. Ja go kupiłam w Rossmanie, więc podejrzewam, że wszędzie, gdzie jest Aussie, w każdej sieciówce, no to możecie go dostać. I to już wszystko, jeśli chodzi o moich ulubieńców. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję oczywiście, że kupicie coś z mojego polecenia, bo wiem, że często kupujecie, wysyłacie mi na Instagramie to, co kupiłyście z mojego polecenia i naprawdę uwierzcie mi, że miło mi się to czyta, że coś, co ja polecam i coś, co mi się sprawdziło, sprawdza się też Wam, no bo wiadomo, jeżeli już Wam coś polecam, no to nie chcę, żebyście mi później pisały, że polecam jakieś buble, no więc wiadomo. Także jeżeli film Wam się spodobał, no to koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki kochane, pa!